Miło mi, że zostali Państwo z nami, a nawet dużo osób jeszcze tutaj przyszło. Teraz będziemy mieli przyjemność wysłuchać kolejnego prelegenta, którym będzie profesor Iwo Białynicki-Birula z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. I on nam dzisiaj opowie o chaosie deterministycznym, czy nie? Tak. Dzień dobry Państwu. Chaos oczywiście jest pojęciem, który występuje także w życiu codziennym. Na przykład widzieliśmy taką scenkę niedawno w telewizji. Pani reporterka goni pana ministra, tego wysokiego od edukacji, i woła: panie ministrze, z powodu reformy w szkołach panuje chaos. A minister mówi: chaos to jest w pani głowie. No i nie o takim chaosie będziemy dzisiaj mówili, który jest w głowie bądź w szkołach, tylko o chaosie deterministycznym. To się wydaje, że to w ogóle jest oksymoron. To znaczy taki zlepek dwóch pojęć, które są przeciwstawne, no bo chaos to jest chaos, nic nie wiadomo, co się dzieje, a deterministyczny oznacza, że wszystko jest uporządkowane i działa tak, jak należy. No i będziemy sobie wyjaśniali, dlaczego mimo, że to jest deterministyczne, to również można przypisać elementy chaotyczne tym procesom, które się charakteryzują jako chaos deterministyczny. Pojęcie chaosu pochodzi oczywiście od Greków, pewnie jeszcze wcześniej, ale Grecy to nazwali. Chaosem był w ogóle Bóg, czy bogini, to nie jest całkiem jasne, która to bogini była jak gdyby zaczątkiem całej tej późniejszej hierarchii greckich bogów. No i to jest coś w rodzaju greckiego wielkiego wybuchu. Według Greków to wtedy dopiero wszechświat się zaczął, kiedy ten chaos zaczął się przekształcać w coś bardziej uporządkowanego. No i będziemy tutaj właściwie w pewnym sensie też mieli warsztaty, bo ja będę pokazywał Państwu, jak to się rozwija, ten deterministyczny chaos. Chaos to oczywiście jest bardzo popularne w różnych kontekstach zjawisko. Jest pełno filmów na przykład, nawet w ostatnich latach ich było sporo, pod tytułem Chaos. Nawet jest jeden polski, reżyserii Żuławskiego, i widać, że twórcy filmów lubią to pojęcie, uważają, że można to jakoś dobrze na filmie przedstawić. No ale przechodzimy teraz do naszego deterministycznego chaosu i podstawowym pojęciem jest pojęcie iteracji. Iteracja, proszę Państwa, to można sobie tak wyobrażać, że to jest takie pudełko, z jednej strony coś wlata, z drugiej strony wylata, i to, co wylata, znowu można wpuścić i zobaczyć, co wtedy wyjdzie. I iteracja na tym właśnie polega, że coś tam wpuszczamy, coś wychodzi i powtarzamy ten proces. To pochodzi z łaciny to słowo, iterare, znaczy powtarzać. Każda funkcja określa pewną iterację pod warunkiem, że wartości funkcji należą do tego samego zbioru, co jej argumenty. Wtedy można wartość funkcji wpuścić znowu i taki proces możemy powtarzać. Otóż to pojęcie było już bardzo dawno znane, ale Newton uczynił z tego bardzo ciekawy sposób rozwiązywania równań. Mamy jakieś równanie, f od x równa się 0, i to cokolwiek może być. Sinus x równa się 0, x kwadrat równa się 2, czyli x kwadrat minus 2 równa się 0. No i takie równanie można rozwiązać automatycznie. Ja potem pokażę
na przykładzie właśnie tego x kwadrat minus 2, jak to równanie się automatycznie rozwiązuje przy pomocy iteracji. Więc jeżeli ktoś z Państwa będzie miał kiedyś równanie i nie wiedział, jak rozwiązać, albo próbował jakoś dopasować rozwiązanie, to polecam ten sposób Newtona. Jedyna rzecz, która tutaj może trochę jest taka bardziej naukowa, to jest ten prim, czyli pochodna. Trzeba umieć obliczyć pochodną, która tu występuje w tym równaniu, i podzielić przez tą pochodną, i wtedy już automatycznie to działa i każde równanie w zasadzie można rozwiązać. No to przechodzimy teraz dalej i zajmiemy się już rzeczywiście ciekawym przykładem iteracji. To jest iteracja logistyczna, która została wyneleziona przez biologów jeszcze na przełomie XIX i XX wieku. Na czym ta iteracja logistyczna polega i skąd ona się wzięła? Otóż biologowie zastanawiali się, jak wytłumaczyć pewne cykle takie, no wiadomo na przykład, że szarańcza pojawia się co 6 lat i tego typu cykle, że jakieś populacje zwierząt pojawiają się, potem zanikają, potem się pojawiają i jest w tym pewna okresowość. Otóż to się daje właśnie opisać matematycznie przy pomocy dosyć prostego schematu. Najpierw zauważamy rzecz oczywistą. Im więcej osobników, tym więcej potomstwa. No więc to jest sławne prawo Malthusa, który przewidział taką katastrofę, że ludzkość się będzie rozwijać bez ograniczeń i w ogóle będzie to strasznie wyglądało, ale trzeba wziąć pod uwagę, że dostęp do dóbr różnych ogranicza ten rozwój. Między innymi można to w ten sposób prosty opisać, że jest współzawodnictwo między osobnikami w dostępie do tych różnych źródeł. I to powoduje, że do tego prostego schematu, że następny krok to po prostu jest jakiś czynnik rozmnażania się A razy to, co było przedtem, no i w ten sposób powstaje taka bardzo trywialna iteracja, że po n krokach mamy ten czynnik do potęgi n plus pierwszej. Jeżeli czynnik jest większy od jedności, co tutaj zakładamy, jeżeli mówimy o rozwoju tej populacji, no to następuje katastrofa, populacja rośnie nieograniczenie. Ale właśnie tutaj powinniśmy zastosować ten hamujący mechanizm polegający na tym, że jest to współzawodnictwo, o którym wspomniałem. Pojawia się wobec tego ujemny człon. I dlaczego on jest taki? No po pierwsze, co może być prostszego niż kwadrat? Co oznacza, że parami, jak gdyby dobieramy tych współzawodniczących konkurentów i oni osłabiają ten wzrost w ten sposób, że hamują ten nieograniczony. Możemy sobie teraz zmienić skalę, w jakich jednostkach mierzymy to x. Ono tam się nazywało y, i jeżeli zamiast y wprowadzimy nową zmienną a przez b, to jest x, to dostajemy sławny wzór na iterację logistyczną. Wydawałoby się, że taki prosty wzór nie może w sobie nieść czegoś złożonego, ciekawego, a nawet okazuje się uniwersalnego, a jednak. No i to teraz będzie przedmiotem naszych badań. Ale zanim przejdę do tych badań, to krótko historię opowiem. Jak powiedziałem, to byli biologowie belgijscy, którzy zwrócili uwagę na możliwość opisu ewolucji populacji przy pomocy takiego prostego wzoru. I sprawa właściwie była mało rozwinięta,
ponieważ nie było wygodnych narzędzi, ani też nikomu nie przyszło do głowy, że w tym jest jakaś ciekawa bardzo matematyka. Pierwszym, który zwrócił na to uwagę, był Michel Feigenbaum i zrobił to w 1975 roku dopiero. Co zrobił Michel Feigenbaum? Michel Feigenbaum kupił sobie pierwszy programowalny kalkulator Hewletta Packarda. Ja też mam taki kalkulator tutaj. Najpierw pokażę może ten, którym posługiwał się Michel Feigenbaum. To tak wyglądało. To był ten kalkulator. On był programowany w ten sposób, że na tasiemce wpuszczało się program i następnie kalkulator wykonywał operację krok po kroku. Ja mam taką późniejszą wersję, która bardzo dobrze mi służyła przez pierwsze lata. To jest ten kalkulator, proszę Państwa, na dowód, że też to się nazywał 41C. To była taka późniejsza wersja i można było tutaj różne ciekawe obliczenia robić na owe czasy. To był koniec lat 70., kiedy ukazał się ten kalkulator i ja kilka prac naukowych wykonałem, posługując się programami wykonywanymi przez ten kalkulator. Otóż coś mi tutaj nie chce się ta... O, już dobrze. No to przechodzimy teraz do konkretnych zadań, do twardej matematyki. Mamy, proszę Państwa, iterację logistyczną i pierwszym pojęciem, które tutaj można wprowadzić, które jest istotne, to jest punkt stały. Co to jest punkt stały? To jest taki, że to, co wlata, to wylata. To samo x reprodukuje się następnie na wyjściu. I tutaj widać, jeżeli się do tego wzoru podstawi x i chce się, żeby znowu x wyszło, to albo x jest 0 i to jest trywialny punkt stały, albo punkt stały jest, jak można nawet chyba w pamięci sobie to równanie rozwiązać, xs równa się 1 minus 1 przez a. Tak wygląda punkt stały dla tej iteracji. No i wydawałoby się wobec tego, no cóż, jest punkt stały, nic ciekawego nam z tego nie wyniknie, ale podstawowym narzędziem tutaj jest taka operacja, która się nazywa zagnieżdżanie. Zagnieżdżanie, no to znaczy, że tą funkcję podstawiamy znowu i ten wzór tu na czerwono obrazuje nam, co się dzieje. No więc jeżeli mamy teraz tą funkcję, która definiuje nam iterację logistyczną, no to możemy to zastosować. Co tutaj się dzieje? Ten program będzie wypisywał nam kolejne liczby uzyskiwane. I to jest w ten sposób zrobione, że wykorzystujemy ten rozkaz zagnieżdżania i każemy wypisywać listę. Na samym początku ja po prostu wziąłem sobie jakieś a równa się 1 i 1 dziesiąta i muszę zacząć z jakiegoś punktu. Ten punkt to się nazywa x0. I teraz wypisuję najpierw dwie wartości po 25 iteracjach i po 100 iteracjach. A następnie robię listę, to ten drugi rozkaz to wskazuje, 5 kolejnych wartości, począwszy od 130 iteracji. Oczywiście tutaj widać, jak ogromny postęp nastąpił od czasu, kiedy się na takim kalkulatorze to robiło, no bo teraz wystarczy jedno
kliknięcie i już, przepraszam bardzo, nie powiedziałem temu komputerowi, co to jest F. Teraz on już wie, co to jest F i nie będzie nam tych zagnieżdżeń rysował, tylko poda wartości. Proszę bardzo. Tutaj mamy te dwie wartości po 25 i po 100. 0,9533 to jest ta wartość po 25, oto jest ta wartość, a później jest ta wartość po 100. No i one się oczywiście różnią, ale ciekawa rzecz powstaje, jeżeli rozciągniemy sobie tą skalę i zaczniemy wypisywać od 130 wartości. 130 wartość to jest jeszcze z dwójką na końcu, ale potem jeszcze jest jedna dwójka raz, a potem już tylko ta wartość. Co to jest ta wartość? To jest punkt stały. Jak się podstawi 1 i 1 do tego wzoru, który tam był, 1 minus 1 podzielone przez a, to właśnie tyle wyjdzie. To jest dokładnie punkt stały tej iteracji. A zatem nic ciekawego nie dostaliśmy. Może jedynie taka ciekawa obserwacja, że ta iteracja lubi dążyć do tego punktu stałego, co nie jest wcale takie oczywiste. Mogłaby sobie gdzieś poszybować, a niekoniecznie skupiać się na tym punkcie stałym. No ale teraz pewne rzeczy warto prześledzić, zanim przejdziemy do rzeczy ciekawszych. Mianowicie zobaczmy, co będzie, gdybyśmy troszeczkę zmienili tą wartość a. No jak troszeczkę zmienimy, zamiast dodamy jeszcze jedynkę tutaj z tyłu, no to wtedy możemy znowu puścić to samo, o, no i widać, że prawie nic się nie zmieniło. I słusznie, ponieważ dodaliśmy tą jedynkę na bardzo dalekim miejscu po przecinku. Teraz jednak patrzymy, co się dzieje, jeżeli zwiększamy ten parametr rozrodu, powiedzmy sobie a. Coraz bardziej tą maszynę puszczamy na wysokich obrotach. No i wtedy mamy a równe 3,4. Zapuszczamy to samo. O. No i widać, że nic ciekawego nie ma. W dalszym ciągu mamy to. Ale powiększmy troszeczkę, nie 3,4. Tylko zróbmy 3, 4, 3. I tutaj będziemy mieli pewne zaskoczenie. A nie, jeszcze tutaj nie ma. A może zmienimy wobec tego na 3, 5. Zobaczmy, co tu wtedy się dzieje, żeby coś ciekawego dostać. O. Coś tu dziwnego mi się dzieje, ale przejdźmy dalej. Być może ja jakoś tego parametru nie doceniłem. Teraz przechodzę do 3,6 i nic się nie dzieje. To, nie, to jest niemożliwe. Coś musiałem, sprawdzając, pokopać, bo to ma zupełnie inaczej wyglądać, proszę Państwa. No i wobec tego, przy pomocy widowni może nawet dojdziemy do tego, co tu się stało. Najlepszą metodą chyba to jest metoda, która zawsze dobrze działa, kiedy się ma do czynienia z komputerami, a także z samochodami. Należy wszystko zamknąć i puścić znowu. I na ogół wtedy się to powinno wyczyścić. Zamknięte, puszczone znowu, od nowa. No i teraz jedźmy od razu tutaj, tylko musimy najpierw, żebym nie zapomniał tego, co przedtem było, uruchomić funkcję f od x, no i zobaczymy, teraz, co się będzie tutaj działo? A no właśnie, prawda, jak ładnie pomogło
ten przepis. Co się teraz dzieje, gdy parametr A jest równy 3,4? Okazuje się, że występuje taka ciekawa periodyczność. Jeżeli przejdziemy do wartości już tych takich większych, zaczynając od 200, to mamy powtarzanie się w cyklu takim podwójnym. 0,84, 0,45, 0,84, 0,45. Bardzo dobrą dokładnością to się powtarza. No to dalej kontynuujmy sobie tą zabawę i zobaczmy, co będzie, jeżeli jeszcze trochę podkręcimy. Tutaj było 3,4, teraz puszczam 3,4,3. No i jeszcze w dalszym ciągu otrzymujemy tą periodyczność, ale troszeczkę różną. A teraz przechodzimy do 3,6. No i proszę Państwa, jak się popatrzy, nie widać żadnej prawidłowości. Każda wartość tutaj jest inna. I tu są różne teraz ciekawe obserwacje do zrobienia. Na przykład patrzmy na tą listę na górze i uruchomimy to z parametrem A różnym bardzo, bardzo mało. Proszę zauważyć, że parametr A różni się tylko na 6. miejscu. No i zobaczmy teraz, jak to się ma do poprzedniego. Proszę Państwa, widać, nijak się ma. Zupełnie co innego dostaliśmy i te wartości wcale nie są tylko różne o ten maluteńki dodatek, któryśmy tam dodali, tą milionową część, one się różnią dużo bardziej. Na przykład na ostatniej pozycji mieliśmy 0,45, a tu mamy 0,59. No więc podejrzewamy, że albo jest tu coś ciekawego, albo komputer źle działa. To samo dostaniemy, jeżeli zaczniemy od innego punktu, troszeczkę różnego. Też widać, zupełnie co innego dostajemy. A jeszcze jedna obserwacja, która nam podpowie, co tu się właściwie dzieje. Jeżeli otworzymy nawias w tym wzorze na iterację logistyczną i zamiast obliczać a razy x razy jedność minus x, każemy komputerowi obliczać ax minus a razy x razy x. To się wydaje ze szkolnej matematyki, że to jest to samo, no bo można to przekształcić ten wzór i nic się nie zmieni. Ale program będzie inaczej to liczył. Najpierw będzie mnożył, a potem odejmował. No i widać, zupełnie co innego wychodzi. No i teraz zrobimy to, żeby było bardziej widoczne na wykresie. Ja wykreślę wobec tego tutaj wartości kolejne dla tych dwóch zapisów, dla tego typowego zapisu, gdzie mamy a razy x razy jedność minus x oraz dla tego drugiego, gdzie otworzyłem nawias. No więc robimy sobie klik i mamy wykres. I tu widać, że jest wszystko niby dobrze, dlatego że pokrywają się i to świadczy o tym, że ten komputer nieźle sobie z tym radzi, ale powiększmy wobec tego z tych 150 kroków do 250. I zobaczymy, co wtedy będzie. A widzą Państwo, co się dzieje. Dwie krzywe się wyraźnie rozbiegły. Gdzieś mniej więcej koło setnej iteracji jest tutaj już wyraźna różnica w obliczeniach, mimo że wzór teoretycznie jest ten sam. No więc widać, że jest w ogóle nieźle, jeżeli chodzi o ten program, on nieźle liczy, ale potem się wysypuje. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, jak możemy sobie zobaczyć, robiąc następującą rzecz, wypisując wzór po czterech iteracjach. Dokonaliśmy czterech iteracji, podstawiając cztery razy i dostajemy taki wynik.
No i już po czterech iteracjach widać, ile tych członów jest. Wzór jest bardzo skomplikowany. I teraz możemy jeszcze obliczyć, już nie będę wypisywał teraz tych wzorów, tylko każę programowi obliczyć, ile wyrazów to ma. Więc ile wyrazów ma po pięciu iteracjach, ile wyrazów ma po sześciu iteracjach, a ile wyrazów ma po siedmiu iteracjach. 293 po pięciu, 1237 po sześciu, a po siedmiu. Widać, lawinowo narasta liczba tych wyrazów. No więc troszeczkę już rozumiemy, o co tutaj chodzi, to możemy teraz spróbować jakoś to bardziej całościowo ująć. To jest taki program, który jest jednym z programów, które są częścią tej naszej książki, którą z moją córką napisałem. Nazywa się Modelowanie rzeczywistości. Programy można sobie ściągnąć bez kupowania książki i je puszczać. Tam jest sporo tych różnych programów. Ja potem podam adres, z którego to można ściągnąć. Co tutaj, proszę Państwa, mamy na tym rysunku? Na tym rysunku mamy kropki. Co to są te kropki na tym rysunku? Te kropki to są wartości tego x-a n. Oś pozioma tutaj to jest oś A. Nawet zaczynamy tutaj od A ujemnych, żeby pokazać, że również A mogłoby być ujemne. Możemy zresztą zaraz sobie to ograniczyć, bo tutaj wartości daje się podstawiać, więc skasujmy te ujemne, zacznijmy od dwóch, to może będzie ciekawiej. Puszczamy znowu. No i widzimy taki oto wykres. Na tym wykresie możemy opisać, co właściwie Feigenbaum zauważył i dlaczego to było istotne odkrycie. Otóż Feigenbaum zauważył, że mamy tu pewnego rodzaju okresowość. Najpierw mamy punkt stały, kiedy A jest małe i dochodzi tutaj gdzieś tam do trójki, to jest ten obszar pierwszy, jedna linia, to jest jeden punkt stały. A potem zauważyliśmy przy tych obliczeniach, że było takie rozdwojenie, były dwa punkty, między tymi dwoma punktami plasowały się te wartości. No i to jest właśnie ten obszar, gdzie mamy dwie krzywe. Ale potem następuje rozdzielenie się tych dwóch krzywych i można sobie zresztą zrobić tutaj powiększenie, powiększmy sobie ten obszar. O, zupełnie tak samo wygląda, jak to, co było w całości. To jest taki typowy przykład samopodobieństwa. Jak powiększamy, to dostajemy, no nie dokładnie to samo, ale jakościowo to jest to samo. Możemy ten kawałeczek znowu powiększyć, o ten o mały, i znowu będzie wyglądało podobnie. Teraz bardzo istotna rzecz, którą tutaj trzeba zrozumieć. Mianowicie, to jest ten wykres na początku. I jak to zrozumieć i co tutaj jest rysowane? No więc na osi poziome, jak powiedziałem, jest A. A na osi pionowej są wartości tych x-ów oznaczone kropkami. Więc kiedy x-y się zmieniają tylko w ten sposób, że przeskakują od jednej wartości do drugiej, to mamy dwie krzywe. Ale potem od pewnego miejsca zaczyna się wypełnianie gęsto tego wszystkiego. I to jest obszar chaotyczny, ale nie do końca taki chaotyczny. W jakim sensie ten obszar jest chaotyczny? W tym sensie, że jeżeli obliczamy położenia tych punktów, to dostajemy różne wartości w zależności od tego, jak liczymy. Jak zmienimy komputer, to dostaniemy inne wartości. Jak zmienimy sposób liczenia, dostajemy inne wartości. Ale tak jak to często w fizyce jest,
mimo że te wartości są inne, to obraz taki ogólny jest taki sam. My nie potrafimy oczywiście odróżnić położenia tych punktów, ale rysunek jest ten sam. Co więcej, okazuje się, że ten rysunek jest uniwersalny. Gdybym zmienił, a to można sobie zrobić, polecam to ćwiczenie, bo chyba go nie zdążę już tutaj zrealizować. Można pozmieniać sobie tam nie tylko wartości tych współrzędnych, ale również można funkcję inną wpisać. I można sobie bawić się, wpisując różne funkcje. Na przykład jak się wpisze funkcję a minus x kwadrat, to wyjdzie rysunek, który jest nieodróżnialny od tego rysunku, mimo że funkcja jest inna. No i to właśnie jest część tego osiągnięcia Feigenbauma. Przez pewien czas nawet się mówiło, że trzeba mu Nagrodę Nobla dać, ale to już była pewna przesada, bo on odkrył następującą uniwersalność. Widać tutaj, że dla kolejnych wartości a następuje rozdwojenie. No i to są te rozdwajania się. I on teraz zauważył, że ten ciąg punktów a, w których następuje rozdwojenie, jest taki, że wartość maksymalna, że tak powiem, czyli granica tego ciągu, jest liczbą zawsze taką samą, niezależnie od tego, jaką funkcję weźmiemy jako tą funkcję iterującą. Także jest pewna uniwersalna stała, taka jak na przykład pi albo podstawa logarytmów naturalnych e, która jak gdyby jest zakodowana w przyrodzie i ta wartość tej liczby nie zależy od tego, jakiej funkcji używamy. Te rysunki będą trochę różne, ale wartość tego, jeszcze raz powtarzam, to jest ciąg wartości a, przy których następują kolejne rozdwojenia. I jak się tą liczbę osiągnie, to oczywiście już dalej nie ma tych rozdwojeń. I tu widać, co się dzieje, różne ciekawe rzeczy się dzieją. Mianowicie, na przykład jeśli ten kawałek weźmiemy, no to o, tu już nie ma, tu jeszcze, jeszcze występuje takie ciekawe rozdwojenie tutaj. Ale potem to się kończy właśnie wtedy, kiedy osiągniemy tą granicę Feigenbauma i wtedy następuje już całkowity chaos, nie ma żadnych rozdwojeń, to jest maksymalna wartość. Także to jest przykład ciekawego chaosu i na tym modelu matematycznym opiera się sporo takich później ogólnych twierdzeń dotyczących chaosu. Ale teraz przejdziemy do innego trochę typu chaosu, aczkolwiek to znowu jest bardzo rzecz zbliżona i to się wiąże z nazwiskiem zmarłego niedawno Edwarda Lorenza. To jest urządzenie, proszę Państwa, przy pomocy którego w latach 60. w MIT Lorenz, który był meteorologiem, takim teoretycznym, badał prognozę pogody, na ile można rzeczywiście jakiś podać sposób na przewidywanie pogody. To było jego urządzenie, to był komputer, ta duża szafa obok, to jest ten główny komputer, no to, a to jest, jak widać, maszyna do pisania i wydruk, który mu służył po to, żeby sterować tym potężnym komputerem. No i Lorenz badał taki bardzo prosty model pogody. Tu jest, proszę Państwa, ten jego model, model Lorenza. To znowu jest iteracja, jak widzą Państwo. Ona się różni od tej poprzedniej iteracji, że jest trochę bardziej skomplikowana. Mamy trzy zmienne i trzy równania wobec tego,
jak wprowadzimy te zmienne na początku, to wypluje ten układ równań następne trzy, możemy znowu je wstawić i w ten sposób będziemy je iterować. To był model pogody. Jedna z tych zmiennych to była temperatura, jedna była ciśnienie, a jedna była wilgotność powietrza. I w ten sposób Lorentz próbował jakoś zrozumieć, jak wygląda proces kształtowania się pogody. No i raz sobie puścił na tym komputerze tą iterację. No i do jakiegoś miejsca doprowadził, zapisywał po drodze, ponieważ miał wydruk te wartości i uznał, że pora iść na lunch. Wobec tego zamknął ten komputer i poszedł na lunch. Po lunchu wrócił, miał zapisane te wartości, jakieś tam pośrednie, puścił ten komputer i wyszło mu co innego niż poprzednio w tym, przy tych samych, wydawałoby się, danych początkowych. Otóż, gdzie tutaj jest problem? To, co on zapisał, to nie było dokładnie to samo, co tkwiło w pamięci komputera poprzednio, ponieważ na tym wydruku pojawiało się tylko bodajże 6 miejsc znaczących, a komputer trzymał więcej i wobec tego ta liczba przy poprzednim przebiegu tej iteracji była nieco inna. No i wyszło zupełnie co innego. I to jest początek tego, co zostało później nazwane motylem Lorentza. On to zresztą sam nazwał, bo w jednym z takich popularnych artykułów powiedział, że z pogodą to jest tak, że trzepnięcie skrzydłem motyla na Florydzie może spowodować tornado w Teksasie. No i jak się za chwilę okaże, to ten motyl rzeczywiście u Lorentza się pojawia trochę w innej konfiguracji. No więc przechodzimy teraz do zilustrowania tego problemu Lorentza na takim przykładzie. To właśnie jest motylek, który lata. On sobie tak lata. Iteracja to jest dokładnie iteracja według tego wzoru Lorentza. Mamy trzy wartości i to jest iterowane. I teraz proszę śledzić i zobaczyć, co się dzieje. Otóż proszę Państwa, za chwilę zobaczycie rozmnożenie się motylka na dwa motylki. Do tego stopnia to rozmnożenie jest trwałe, że teraz to one zupełnie inaczej chodzą. Czym się różnią te dwa motylki? Te dwa motylki różnią się tym, że pierwszy motylek miał wartość zeta w tej iteracji 15, a drugi motylek miał wartość zeta 15 plus 1 milionowa. Różniły się po prostu warunki początkowe i jak widać na początku to nie robiło wielkiej różnicy. Między innymi dlatego, że to jest dosyć dobry komputer i wobec tego on liczy dokładnie, z dokładnością tam 16 miejsc po przecinku. Ale nawet najlepszy komputer w pewnym momencie się wysypie, ponieważ zdolność tego komputera do robienia obliczeń zawiera jednak ograniczoną dokładność tych obliczeń. No więc mamy piękny taki wykresik i jeszcze powiem tylko, dlaczego można to nazwać motylkiem nawet dosłownie. To jest program znowu w matematyce, który będzie rysował, ale różnica polega na tym, że to, co poprzednio rysowałem, to było zrzutowane na płaszczyznę, a teraz napisałem sobie ten program. Liczy, 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 zaraz będzie wynik. O, to jest w trójwymiarowej przestrzeni, no i każdy widzi, że to są rozłożone skrzydła motyla. To jest ta sama krzywa, którą poprzednio mieliśmy, tylko pokazana już w trójwymiarowej przestrzeni. Tak więc, podsumowując te rozważania o chaosie,
można powiedzieć, że to pojęcie chaosu deterministycznego wiąże się z tym, że dokładność prowadzenia obliczeń jest zawsze ograniczona tym hardwarem, który posiadamy, i ponieważ nie można nieskończenie dokładnie liczyć, to nawet wtedy, kiedy przewidywania są dokładne, bo można przecież wypisać te wzory teoretycznie, ale następnie trzeba podstawić do tych wzorów te wartości i dostać wyniki, i tutaj już się nagromadzają te błędy. Ale to nie tylko oczywiście, gdyby to tylko do tego się sprowadzało, to nie byłoby w tym wielkiej mądrości, ale najistotniejszy element tutaj to jest to, że mamy tą w przypadku układów, które wykazują tego typu zachowanie, mamy bardzo dużą czułość na warunki początkowe, bądź na wartości różnych parametrów. I dlatego pogoda jest taka trudna do przewidzenia, ponieważ rozwój tej pogody podlega prawom, które mają charakter właśnie takiego deterministycznego chaosu, i wystarczy, że się troszeczkę coś zmieni, a my w modelu, który następnie na przykład ICM wykorzystuje do przepowiedni pogody, stawi trochę inną wartość, to już się rzeczywiście ta prognoza zupełnie rozbiegnie. Jednodniowa to jeszcze może być, dwudniowa tak, a potem się okazuje, że jest niesłychanie trudno, ponieważ jest taka duża czułość dla niektórych procesów od warunków początkowych. Oczywiście można sobie bez trudu znaleźć takie iteracje, dla których ta cecha nie występuje, i to byłyby iteracje niechaotyczne. Natomiast te ciekawe to są właśnie chaotyczne, w których mamy czułość na dobór parametrów, a także mamy ograniczenia przy próbie dokładnego przewidzenia rozwoju tego układu. Dziękuję bardzo.